Niewiele czasu pozostało właścicielom dzierżoniowskich nieruchomości, by złożyć deklarację o wysokości opłaty za wywożenie odpadów. Wzór deklaracji dostępny jest na stronie www.dzierżoniow.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta Dzierżoniowskiego Urzędu. Na tę deklarację, to jest bardzo ważna informacja, czekamy do 15 marca. Te deklaracje powinni złożyć właściciele nieruchomości, ale także wspólnoty mieszkaniowe. Tutaj oczywiście może to zrobić zarządca. Deklarację można pobrać ze strony www.dzierżoniow.pl i tutaj również znajdą Państwo poradnik i mnóstwo szczegółowych informacji związanych właśnie ze zmianami w gospodarce odpadami. Wypełnione deklaracje można składać w Biurze Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego przy ulicy Świdnickiej 38, w budynku Starostwa Powiatowego lub w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Dzierżoniowie. Wysokość miesięcznej opłaty wynosi 10,50 zł od osoby. W przypadku, gdy odpady nie są segregowane, koszt ich odbioru to kwota 13 zł. Zmiany w sposobie naliczania opłat nie wiążą się ze zmianami w sposobie składowania tych odpadów na terenie miasta, to znaczy ze zmianami w ich segregacją. Przypominamy, że na osiedlach domków jednorodzinnych segregacja prowadzona jest metodą workową, a na osiedlach mieszkaniowych i w innych częściach Dzierżoniowa metodą kontenerową. No i oczywiście, tak jak w całej Polsce, tak i w Dzierżoniowie, w zależności od tego, czy śmieci segregujemy, do czego bardzo namawiamy, czy nie, taką stawkę będziemy płacić. Wyższa stawka obowiązuje za śmieci nieposegregowane. W przypadku zabudowy wielomieszkaniowej, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. Wspólnoty mieszkaniowe składają jedną deklarację dla całej nieruchomości. W ich imieniu deklarację może złożyć administrator nieruchomości. Do tej pory kwestią odbioru śmieci regulowała umowa cywilnoprawna między mieszkańcem a firmą odbierającą odpady. Nowy system, czyli odpowiedzialność za odbiór śmieci przez samorządy, funkcjonuje niemal we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Na nieruchomościach niezamieszkałych, jak zakłady pracy czy sklepy, będzie obowiązywał dotychczasowy system, czyli indywidualne umowy z firmą odbierającą odpady.